przeszedłbyś się. Nie, poczekaj, poczekaj, czekaj. Ale tak serio, 2-3 tygodnie z podeszwy nic nie zostaje. A próbowałeś słuchać gwiazd albo, nie wiem, patrzeć na zachody słońca? Nie mam czasu na takie pierdoły. Dużo latałem, to dużo biegam i w ogóle mam dużo energii. Aha. I dużo problemów. Myślałem, że jak będę dorosły, to nie wiem, życie będzie prostsze. No i niezła niespodzianka, co? Wiesz co, ja chcę ci pomóc. Tylko problem polega na tym, że doskonale wiem, dlaczego przestałeś latać. I myślę, że nie będziesz chciał znać odpowiedzi, poczekaj, bo ja poczekaj. Też nie chciałem. Zanim cokolwiek powiesz, to patrz. Piotruś, dużymi literami. Bryloczek. Skarpetka. Dowód. I dziecko. Ale to nie jest tak, że jak mam dziecko... Dorosłeś. Ale to nie jest tak, że jak mam dziecko, to muszę być od razu dorosłym. Mogę dłubać cały dzień w nosie, składać Lego albo grać w gry. Tylko żeby raz na jakiś czas zmienić pieluchę. I to się nazywa... To się nazywa odpowiedzialność. Tak, tak, też to oglądałem. Spróbujmy po mojemu. Na całe życie ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. Albo począłeś. Ja po prostu chcę latać. I będziesz. Ale pomyśl sobie, co będzie, jeśli będziesz całe życie latał po świecie za czymś wyjątkowym, a prawdziwe szczęście odleci. Co ma latać? Będzie latać! Dobrze wiesz, że nam się tylko wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej. Piotrek? Chciałbym znowu czuć się tak. Co ty robisz? Jakby jutra miało nie być. Tak bez troski. Nie, ale poczekaj, poczekaj, chodź, chociaż refren. Tam się to nigdy nie zmieni. To zwrotka, Kapusiu! Tutaj inaczej rozwiązujemy problemy. Musisz w końcu wziąć odpowiedzialność za swoją rodzinę. No dobra, czyli ty się wyszalałeś, a mnie wysyłasz na przedwczesną emeryturę w ciepłym domku. Beztroskie latanie nieraz tragicznie się kończy. Słyszałeś o Ikarze? Nie. Dziwne. Serio? Okej, no dobra, no to tak. Dawno, dawno temu na Krecie żył sobie ojciec i syn. Ojciec! Co ty się tak łatwo dajesz? Mam dziecko, znam takie bajki. Myślałem tak samo jak ty. I wiesz co? Skończyłem na środku pustyni, na której mało nie umarłem. Weź mi daruj tą historię. Wykończony. Czytałem twoją książkę, wystarczy. Okej. I nadal nie wiesz, że istnieje wiele sposobów na latanie? Na przykład? Powiedzmy... do sklepu. Do pracy. Ty tak serio? Ja rozumiem, jak się czujesz. I mówię serio. Musisz znaleźć przyjemność w takich codziennych sprawach. To brzmi jak dużo pracy. Bycie dorosłym to jest dużo pracy. Powiem, że jakoś niespecjalnie mnie pocieszasz. Ale ja nie mam cię pocieszyć. Ja mam ci pomóc. Tak czy siak nie wiem, co mam teraz robić. Nic. I wszystko zarazem. To już zależy tylko od ciebie. Z ciebie to taki bardziej filozof niż psycholog. Tak. I lubię ten stan. Mało czym się przejmuję. I w sumie jestem sobie wdzięczny, że nadal jest we mnie trochę tej dziecięcej ignorancji. Mi dziecięcej ignorancji nie brakuje. I bardzo dobrze. Większość dorosłych była kiedyś dziećmi, ale mało który o tym pamięta. A o ile przyjemniej byłoby, gdyby jednak pamiętali. Prawda. Twojego brzdąca czeka teraz ważny okres. Jego światopogląd będzie kształtował się niesamowicie szybko. I byłoby dobrze, gdybyś mu w tym pomógł. Będzie miał najlepsze dzieciństwo na świecie. Nie wątpię. Na zachętę powiem ci, że dzieci rodziców, którzy dużo nad nimi latają, właściwie to rodzice, którzy dużo latają nad swoimi dziećmi, też nieraz odrywają się od ziemi. Nie mogę się doczekać. Długa droga przed nami. Całe życie. Całe życie. Widzę, że łapiesz w lot. Miałem dobrego nauczyciela.
Wiesz co? Czas nam się powoli kończy, ale mam pomysł. Może narysujesz mi teraz, jak się czujesz, co? A ja odpowiem ci na to swoim obrazkiem. Co to na to? A może być planeta? Będę zaszczycony. Chciałbym znowu czuć się tak, jakby jutra miało nie być. Tak beztroski czas, słońca ciepły blask, wody szum i żadnych zmartwień. Kolor nieba dawno zbladł, drugiej gwiazdy już nie widać. Chciałbym uciec tam, gdzie dziecięcy świat, gdzie nie muszę wciąż udawać. Zamiast kroku w przód chcę dwa kroki pójść do tyłu. Mógłbym wszystko dać, by znów we włosach poczuć wiatr magii, choćby garść. Za chwilę stąd odpłynę. Chciałbym wzbić się wprost do gwiazd jeszcze raz.